Co by tu dzisiaj pograć? Chyba to gówno znowu nie działa, ja pierdolę. Kto mi to ogarnie? A wiem, wyjdź na to, że wybieram cię. Amator kabli! Amator kabli! Test. Test. Co to znaczy off? Nie wiem, czy pyknie, czy nie pyknie. Mam nadzieję, że pyknie. Nie wiem, ile się będzie drgań przenosiło. Mogę być całe w białych kłakach, ale może nie będzie widać. Kupiłem sobie mikrofon, bo zawsze mi audio przeszkadzało. I znalazłem taki, co nie jest drogi. Więc mam nadzieję, że się nadaje. A spotkaliśmy się tutaj, jak już wiecie, żeby zajrzeć do... Patrzę w podgląd, to strasznie wygląda. A spotkaliśmy się tutaj, żeby zajrzeć w Commodore 64 Deep Blue, legendę polskiego retroplanktonu. Tylko muszę zrobić miejsce na blacie. Blacie za 20 zł z Ikei. Poza kurzem widać też nieznaczne ubytki w powłoce lakierniczej. Jest też profesjonalny bacz, prawdopodobnie wykonany przez Krzysztofa. I ogólnie trochę mu się dostało. Jakby ktoś pytał, dlaczego jestem przeciwnikiem oryginalnych potałek. No właśnie, kurde, dlatego. A jeżeli ktoś nie wie, jak do tego doszło, to prawdopodobnie, słowo klucz. Dlatego, że stropel wchodzi w jakąś reakcję z kablami, a potem te wchodzą z jakiegoś innego powodu w reakcję z plastikiem. Także wyjmijcie swoje sprzęty z pudełek i wywalcie je, te pudełka, gdzieś, nie wiem, no chociażby na strych, ale najlepiej do śmietnika. Po co to komu? Aha, i jeszcze jedna rzecz. Bo tu jest najważniejszy element z tego sprzętu, czyli wyświetlacz dwuwierszowy, podświetlany, chyba niebieski, prawdopodobnie dlatego, żeby pasować pod nazwę Deep Blue. Że w ogóle tutaj nie zrobił napisu Deep Blue, to trochę smutne. Karta SD, nie wiem czy... Chyba nie wciskana, tylko wsuwana, tak? Zgadza się? 8 giga, ty, chyba mu podmienię na inną, po co mu tyle? I 3 guziki i 2 diody. No i trochę mu się odechciało, ponieważ... Prawdopodobnie po zlutowaniu konstrukcja, jaką stworzył tam w środku, nie przetrwała próby czasu, a szczególnie próby kurzenia się. Więc trzymajmy się tej narracji, że sprzęt się tak zakurzył, że trzeba go odkurzyć w środku i wtedy będzie działał. I nie mówcie mu, że wcale tak nie jest. I nie wiem, co się będzie działo dalej, ale... Jestem w stanie was zapewnić, że możecie zostać do końca, ponieważ na końcu dojdzie też do tuningu wizualnego i nie tylko do malowania obudowy. Więc mam nadzieję, że nie znudzicie się aż tak, że będziecie musieli przewijać do końca. Nie znam się na wersjach Commodorka, tylko po obudowie mogę zgadnąć, czy to jest jakaś wersja Commodorka, ale wszyscy wiemy, że obudowa już teraz nic nie mówi, bo ciągle są przekładane. Jedni chcą chlebaki, a inni chcą kanciaki. Ale to jest rewizja jeszcze obudowy oczywiście, jest ta ze śrubkami. Więc trzeba to rozkręcić, chociaż preferowałbym najpierw zobaczenie, jak to się zachowuje. W tym celu podłączę zasilacz bombę, który dotarł tutaj ze mną razem z tym egzemplarzem. Na wypadek, gdyby się okazało, że problemy z tym urządzeniem wynikają z zasilania, a nie z zimnych lutów. Mamy podświetlenie tutaj, ale tutaj nie mamy podświetlenia, tutaj się nic nie świeci. I wyświetlacz się nie świeci. I teraz w ogóle zgasło, więc nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Dlatego chyba podłączymy jeszcze wideo. A to dla nieznających mojego kanału mój ulubiony adapter wideo z wbudowaną stacją dysków, bo po prostu i tak trzeba połączyć ten kabel, to dlaczego by drugiego nie wyprowadzić i przerobić na cincze? Żeby mieć jeden kabel do wszystkiego i tylko adapter do tego. No, chyba tyle wystarczy, żeby cokolwiek zobaczyć. Jakiś sygnał jest, a jest nawet Commodore. Device not present. Czyli device zgasło. Ready. Out of data error. Dioda mruga, czyli coś tam czyta. Znaczy ja czytam, że jest searching for dollar, ponieważ nie widać tego na ekranie.
ale jest searching. Przy czym ja nie wiem, czy to mruganie nie jest takim samym mruganiem jak error stacji dyskietek, więc to jest zaskakujące. Ale poczekajmy jeszcze chwilę. Device not present. A, bo zgasło. No, wydaje mi się, że z wyświetlaczem byłoby to łatwiej obsłużyć, dlatego chyba najpierw tam zajrzymy do środka. W każdym razie coś tam świecą te diody, ale wyświetlacz milczy. A diody gasną i nie wiem, czy tak ma być. Dlaczego dioda się nie świeci, to nie wiem, bo wygląda na to, że powinna się świecić. Myślałem, że może jest niepodłączona albo coś, a może była źle podłączona, a może coś tutaj zaśniedziało? Śnieć czy szać? Mi się zawsze te słowa mylą. Zaszedziało? Tu mamy klawiaturkę, z tego co tam wpisywałem, to wystarczyło i działało, więc klawiatura jest git. Przynajmniej na tyle, żeby dało się podstawowo korzystać. Także tutaj mamy kradzione napięcie z głównej płyty. Prawdopodobnie strzelam w ciemno, że z tego włącznika albo z gniazda joysticka, bo to chyba 5 V ma być. Złączka wygląda jak od transportera T3, a ta złączka z kolei, która idzie do złącza IEC, wygląda jak od stacyjki od Passata B3. Także jest to wykonane dobrym kunsztem. Mam nadzieję, że mam jeszcze ten obrazek, jak wędzin wielbi klej na gorąco. To go tutaj wrzucę, ponieważ jest to godne docenienia, jak można punktowo użyć kleju na gorąco i nawet nie przyprawia to o jakieś ogromne chęci wymiotowania. Ja to chyba mogę powiedzieć, nie? Bo ja często rzykam na widok kleju na gorąco, ponieważ używam go aż nadto. Wyświetlacz w ogóle się nie świeci i nic się z nim nie dzieje, chociaż nie jestem pewien, czy w ogóle się świecił, jak rzuciłem na niego okiem. A nie wykluczam, że wynika to z tego, że te tasiemki, to one tak średnio mi się podobają w długofalowych zastosowaniach. A ponadto mam wrażenie, chociaż przy tym świetle tego nie widzę, mam wrażenie, że albo jakiś syf, albo jakieś utlenienie się dostało do tych pinów, więc niewykluczone, że dostało się też tutaj, ponieważ to w żaden sposób nie chroni tych pinów, to nawet ledwo je chwyta. Zresztą same piny też nie wyglądają na zbyt wielkie, ale to jest tylko takie moje rzucenie w ciemno. Może się okazać, że to jest coś zupełnie innego. Mam nadzieję, że to będzie dokładnie to, ponieważ jeżeli to nie będzie to, to nie będę w stanie już znaleźć, o co chodzi i będę musiał zrobić całe SD2 i EC od nowa, a tego bym nie chciał. Także... no chyba najpierw te kabelki sprawdzę, czy one tam przewodzą, czy coś tam pogrzebie przy nich może. Wydaje mi się, że ta dioda była podłączona tak samo i nie działała, a teraz ją podłączyłem i działa. Najlepiej byłoby je wszystkie obrócić i wtedy sprawdzić miernikiem z tej strony, czy one wszystkie w ogóle dochodzą, ponieważ to im daje najmniejszą nadzieję. Dobra, wygląda na to, że to nie pomogło, dlatego... teraz sprawdzimy, czy one w ogóle wszystkie przewodzą. Brązowy nie łączy. I drugi brązowy nie łączy. Co za przypadek. Zanim przygotuję zastępczaki, to się podzielę z wami moim doświadczeniem. Otóż ja, będąc w posiadaniu takich kabelków i robiąc Pi1541, miałem takie doświadczenie, że okazało się, jak to w ogóle gramatycznie brzmi,
Okazało się, że w moim przypadku moje zielone kable nie przewodziły. Po prostu były połamane i one przewodziły tylko w jednym momencie, w jakiejś tam konkretnej pozycji, jak się je dobrze pougniatało. I te zielone musiałem po prostu wywalić, zastąpić innymi. Zrobiłem PI1541 z tym zielonym, a potem 3 godziny szukałem, co zrobiłem nie tak, ponieważ sprawdzałem wcześniej, że kabel działa, a okazało się, że jak już wszystko poskładałem, to on zmienił swoją pozycję i już nie działał. Także takie są doświadczenia. A co mnie ciekawi, czy tutaj te... Tu jest drugi rządek pinów w ogóle, nie wiem czy widać. No nie będę podnosił, tutaj jest podwójny rządek pinów. Ciekawe, czy ten drugi rząd to jest to samo. Bo jeżeli ktoś tak fajnie pomyślał, żeby wsadzić tańsze złącze, które jest z dwóch rzędów, to czy... Jak to zrobić? Albo nie wypchnąłem jak należy, albo nie działa, więc muszę znaleźć jakieś gold piny. Mam dwa. Wyostrzysz się czy nie? O, dobrze. Trzeba je trochę przystosować do tego, żeby się przydały. Piny trafią jako zmieniacze płci do tych złączy. Tak jak myślałem, to nie będzie idealne. Mogłyby być dłuższe. Znalazłem jakieś inne. Jeden luźny pin znalazłem, ale spadł mi. Idealnie w klawiaturę. Więc już możemy się z nim pożegnać. Ostatnio klawiaturę myłem rok temu i to był pierwszy raz po 12 latach, więc następny raz będzie za jakiś czas. Zmieniamy płeć. Jest trochę lepiej. On chyba jeszcze może trochę głębiej wejść, ale jest trochę ostry, żeby go tak wcisnąć paluchem. Dobra. I teraz pozbywamy się tego brązowego. Wkładamy to. Chyba sięgło, bo głęboko weszło. I pozbywamy się tego brązowego z brzegu i to samo. Kurde, ten brązowy z brzegu, taka głupia gra słów mi wyszła. Teraz tutaj... Specjalnie sobie wziąłem podobne kolory, żeby było mi je trudniej rozróżnić. Ten brązowy z brzegu jest tutaj i to będzie szary. Cokolwiek to jest, bo przecież nie wiem. I tu jest jeszcze jeden brązowy. Chyba ten obok czerwonego, tak mi się wydaje. I tutaj idzie następny. Ale ciasno. Ja sobie zawczasu odpalę na Allegro już wyszukiwanie tych wyświetlaczy, gdyby się okazało, że go właśnie spaliłem, tylko jeszcze o tym nie wiem. Nie. Kurde, ale jasno świeci, skubane. Ale pod kątem nawet widać. Tylko nie ma teraz sygnału wideo. Jest ready. I jak jest ready, to się nic nie świeci. Tę diodę na razie wywalę. Nie wiem, czy mi się przyda. Ale klawiatura to raczej będzie konieczna. Klawiatura tutaj w tym przypadku nie jest metalowa, więc super, bo mogę ją sobie tutaj właśnie kłaść jak chcę i o ile oczywiście nie zepsuję połączeń tam. Ciach. A może jeszcze wideo, co? O. Gituwa. Teraz jest ready. Co ja mogę zrobić z tym ready? Jest ready. Zobaczmy, czy jakbym chciał wczytać sobie rzecz, to device not present. Ale device not present świadczy o tym, że na tym się nie kończą nasze przygody z połączeniami. To by znaczyło, że na złączu IEC też doszło do jakichś nieprawidłowości, do jakiegoś incydentu. Nie bójmy się użyć tego stwierdzenia kałowego. Więc jaki jest mój plan? Mój plan jest taki, że wywalamy te tasiemki do dupy i zamieniamy na jedyną słuszną tasiemkę FDD, sprzedamy na e-bazarku te kabelki od Volkswagenów, i zamienimy na coś, no co pociągnie prąd taki jak należy, ale nie będzie tam miało problemów. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo tak strzelam w ciemno, trochę bez sensu, ale na pewno tasiemkę wymieniamy, to na 100%. Także wyciągnąłem płytę, ponieważ pierwsze podejrzenie, i to jeszcze ze strony Tygrysa, padło na to, że tutaj coś zrobił nie tak, ale w zasadzie... Wygląda to ok. Natomiast co mnie zaciekawiło, to to, że czasem wyświetlacz zachowuje się podejrzanie. Zresztą to było widać już wcześniej. A, włączone było, no tak. Teraz jak na złość pokazuje, co trzeba. I sugeruje mi to,
że coś jest nie tak z połączeniem tutaj. Być może włącznik nie zawsze podaje tyle prądu, co powinien. Jak mierzyłem to poza kamerą, to było to 3,3 V, co brzmi dosyć okrągło, ale w rzeczywistości, z tego co się orientuję, o ile nic nie pomieszałem, powinno być 5 V. Więc sprawdźmy tutaj, co mamy. No teraz jest 5. Przed tym, jak włączyłem nagrywanie, było 3. Więc może ta złączka, może coś, nie wiem, czy to coś przygasa? Tak. Mamy winowajce, ale to jeżeli chodzi o zasilanie. A czy to tłumaczy, dlaczego wyświetla się device not present, to już nie wiem. To już wiemy. Teraz spróbujemy tak na pająka podłączyć klawiaturę, bo bez klawiatury ani rusz. Device not present. To zresztą nie dziwię się, bo jest nie present. Przestało być present gdzieś w momencie, w którym podłączałem tutaj rzeczy. Także wydawałoby się, teraz nawet zgasł. Wydawałoby się, że coś jest tutaj faktycznie nie tak z tym połączeniem. Zdecydowanie kabel jest przerwany. To są rzeczy, których nie powinno się robić na żywca, na Commodore. Tutaj powinienem wrzucić tego mema, a nie powinienem tego robić, ale znajdę chyba jakieś na szybko dwa kabelki, chyba mam. Chyba nawet mam. I je na szybko przelutuję. Jest niecałe 5. Czy tak powinno być? Nie wiem. Czy da się zmienić kontrast? Da się. Dobra, sprawdzamy teraz. Loading ready. List. FB64. Osiem, jeden, load, searching, loading. Read error. O. A to ciekawe. Czyli jest jakaś komunikacja, ale jest read error. Na ekranie się nic nie dzieje. Po próbie wczytania FB64 po prostu nie wydarzyło się nic. Ten guzik nic nie robi, natomiast jego wciskanie sugeruje, że... Po co są te guziki? To jest chyba reset. Load $8. Drive not ready. Ale czemu drive not ready? No i widać, że głupio mrugająca dioda przygasza trochę wyświetlacz. Nie wiem, czy kamera to widzi. Także interesujące. Gdybym miał pojęcie, do czego są te guziki, to by było genialnie. Po prostu jeden tylko przy przytrzymaniu resetuje, a dwa pozostałe nie robią absolutnie nic. Każe mi to myśleć, że być może one tylko działają w odpowiednim momencie, wtedy kiedy wybiera się obrazy, kiedy wczytają kartę SD albo coś. No w każdym razie, to na razie wszystko co wiem. Zobaczymy później. Chcesz pomóc? Wydaje mi się, że skoro tutaj były problemy z tym zasilaniem, z połączeniem i wydają się one być rozwiązane, chociaż nie do końca, bo czasami nie zdążyłem tego nagrać, ale zdarzało się, że wyświetlacz też wariował, chociaż to nie wiem, czy to nie wynika z tego, że ta tasiemka cała to ma takie super połączenie. To niewykluczone, że z tymi połączeniami tutaj też jest problem. Tego już tak fajnie nie widać, jak wtedy, kiedy ruszałem tutaj, no bo nic mi się nie zaświeci nagle, że już jest dobrze podłączone. Także zacznę sobie tutaj od najprzyjemniejszej rzeczy, czyli wymiany tej tasiemki. A potem będę robił to, ponieważ tutaj wszystkie piny są po kolei, jeden do drugiego, więc tutaj nie trzeba myśleć, a tu trzeba będzie się zastanowić, jak to oznaczyć. Prawdopodobnie będę robił to po kolei, a płytkę i tak będę musiał odkleić, ponieważ obudowa ma być przemalowana. Także życzcie mi powodzenia.
jeżeli nic nie pomieszałem, to powinno wchodzić tak, ale jest osobno, więc jakby jeden do jednego to idzie. Także teraz, kurde, ale tu mam mało miejsca. Także teraz powinno to się zaświecić. Pomijając to, że nadal nie rozwiązałem tej kwestii połączenia z komodorkiem od strony danych, to wyświetlacz powinien już działać bezproblemowo, prawda? Prawda? Podłączę tu tylko zasilanie. No, wyświetlacz się już świeci bez problemu. To czy tu były zaświecone ten pierwszy rząd się cały zaświecił, ale potem już się świecą literki, także no chyba jest git. Spróbuję bez ekranu wpisać load $8. Zobaczymy, co się wydarzy. Nic się nie wydarza. Jest searching cały czas, także nie spodziewałem się, że to rozwiąże problem zasilania i tutaj łączności tej tutaj, także wyłączamy i teraz spróbujemy jak najmniej ryzykownie wymienić te kolorki. A dlaczego tutaj te kolorki? Zaraz, bo nie widzę, czy widzę. Właśnie się dowiedziałem, że w momencie, w którym przełączam się na telewizorze, do którego jest podłączony aparat do innych źródeł, jak na przykład ten Commodore, to wtedy się wyłącza nagrywanie. Dobrze wiedzieć. Także my będziemy to wymieniać. Ryzykowne to jest, ja zgooglowałem tę nazwę tutaj, jednak tej wersji nie znalazłem. Znalazłem niewiele różniącą się, ale jednak dostatecznie różniącą się, żeby lepiej na niej nie polegać. Także nie podejmując tego ryzyka, jeżeli to działało w taki sposób, w jaki było podłączone, tylko że kable postanowiły przestać działać, to po prostu przygotuję tasiemkę taką jak tutaj. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów. I przygotuję ją, mniej więcej postaram się wymierzyć długość. I będę odlutowywał po jednym z jednej i zaraz przylutowywał z drugiej, że na przykład biały odlutuje, to jak biały odlutuje, to wtedy wlutuje tutaj. Chyba wiecie, o co mi chodzi, nie? Zresztą jak się uda, to będzie widać, o co mi chodzi. Uznałem w pewnym momencie, że to będzie dosyć nieprofesjonalne opowiadać o tym, co się dzieje na ekranie, dlatego ostatnie 50 minut poświęciłem na podłączenie grabera. No już nie wchodząc w szczegóły, to mamy teraz tego Commodora podpiętego. Mam nadzieję, że ten upscaler, do którego podłączyłem Commodora, obsługuje kompozyt, bo jak nie, to średnio. Podłączamy zasilanie, audio wideo jest, dziada gdzieś tu dynda. Zasilanie powinno być, raczej nie odpadło. Zaraz się przekonamy. Dobra, i tak jak zawsze są dwa wiersze. Mamy obraz. Klawiatura jest podpięta. Można klepać load. $8. Enter. Loading ready, czyli jest. List. Są rzeczy. Moja ulubiona rzecz tutaj to A Mind is Born. Wczytało się. To ma tylko 256 bajtów, jeżeli dobrze pamiętam, także no, będzie wyglądać dziwnie, bo to ma wyglądać dziwnie, tylko to powinno brzmieć lepiej, ale z jakiegoś powodu nie ma audio. No w każdym razie działa, czyta się. Tutaj tylko mi się kontrast przestawił. No ale taki problem to nie problem. Także kabelkowo poza tym, bo to bym chciał wymienić to zasilanie, dlatego, że zrobiłem je byle jak na próbę. Jeżeli to zrobimy, to mamy sprzętowo już tego Commodora ogarniętego i będzie już tylko kwestia poskładania go, ale to trzeba będzie zrobić. Także to będzie następny przystanek, a potem jeszcze jedna fajna rzecz, o której jeszcze nie chcę mówić, ale naprawdę będzie fajna, zapraszam. Poczekajcie chwilę, znaczy dla was to będzie chwila, a mi to pewnie zajmie 3 lata.
to była stara część filmu, nie licząc tej, gdzie wymieniałem klawisze, gdzie składałem Commodora i wymieniałem klawisze, ale nie miałem za bardzo ochoty dywagować na jakikolwiek temat, więc po prostu nagrałem to bez komentarza i doda się do tego jakąś muzyczkę. Klawisze, które wymieniałem, pochodzą z kampanii na Indiegogo, która, nie wiem, chyba jakieś 100 lat temu wystartowała i po tym jak wystartowała, jakieś 100 lat później postanowiła wysłać te klawisze do wspierających tę kampanię na Indiegogo. Kampania jest już zamknięta, więc pewnie jeżeli chcecie kupić te klawisze, to pewnie są dostępne 100 razy drożej na jakimś eBayu, jak się komuś znudziły, albo jak kupił je hurtowo, żeby je sprzedawać 100 razy drożej. Ale link do tej kampanii podrzucę, bo nie pamiętam zupełnie ceny, za jaką zostały oryginalnie zakupione. Commodore w tym momencie jest sprawny. Wczoraj wieczorem jeszcze słuchałem trochę jakby dźwięków, w sensie puściłem sobie jakieś demko i dźwięki były. Nie wiem, czy tutaj będzie, zaraz się dowiem. Dobra, wczytując jakieś tam losowe demko, które mam nadzieję, że wystartuje, bo nie jestem biegły w demo scenie. Chciałbym wspomnieć o tych klawiszach trochę więcej niż to, skąd pochodziły i jak bardzo się obsuwali, że są całkiem niezłej jakości, wydruki wyglądają na odrobinę odporne na zdarcia. Plastik nie jest taki tani w dotyku, jak to się zwykło mawiać, jeżeli nie był jakiś taki, wiecie, chiński. Jedyne, do czego mam zastrzeżenie, to trochę te dolne krawędzie. One są jakieś takie ostre, nieociosane. Nawet nie chodzi o to, że można się skaleczyć, bo normalnie są schowane. Chodzi o to, że po prostu odznacza się to w niektórych miejscach i najfajniej by było, gdyby to było ogradowane. Prawdopodobnie to nie było tanie, więc ktoś by mógł się tym postarać. Z drugiej strony pewnie gdyby ktoś się miał nad tym starać, to by wyszło jeszcze kolejne 100 lat później, więc może lepiej, że tak było. Nie wiem, co się stało z ekranem. O, cio, coś się dzieje. To jest cholernie irytujące, jak nie wiesz, co odpalasz i czy to powinno dawać dźwięk, czy nie powinno. To jest ten dźwięk, który mieliście słyszeć. Jeżeli chodzi o to demo, które nie miało wyglądać, tylko miało brzmieć. I to jest demo, które poznałem właśnie dzięki Tygrysowi. Prawdopodobnie właśnie odpalał je, nie pamiętam czy z tego Commodorka, ale raczej z tego SD2 IEC, ponieważ to jest jego karta SD, na której właśnie jest to demo nagrane. I mogę tutaj tylko, właściwie nie, nie będę mówił żadnych szczegółów, możecie sobie popatrzeć na ten temat, właśnie na jego filmie na ten temat. Jeszcze chciałbym sprawdzić joysticki. Wydaje mi się, że coś już tam przeleciałem, ale chciałbym to nagrać, że to sprawdzam. Więc teraz przez to przelecę, kiedy już wiem, że dźwięk jest. Może jeszcze wspomnę na szybko o tych klawiszach, że odcień, nie wiem jakie one tam były do wyboru, ale odcień został tak wybrany, że faktycznie byłbym w stanie, nie wiedząc co to faktycznie było Deep Blue, myśleć, że te klawisze właśnie oddają ten kolor. Wspomnę tylko, że były rozmyślania ze strony Tygrysa, żeby podświetlić te klawisze, żeby jakieś małe tasiemki powsadzać pomiędzy każdy rządek klawiszy, żeby to się świeciło. Ale teraz już nie pamiętam który, ale ktoś wtedy wspomniał, to będzie wyglądało jak Harley. Nie będę wchodził w szczegóły, bo mi się nie chce w tych okolicznościach. I przez to chyba pomysł został zarzucony. Może skorzystam z tej chwili, żeby pokazać jeszcze, co będzie w zestawie, w aukcji. W zestawie będzie Commodore, oczywiście Deep Blue. Ten zasilacz, z którym działa dźwięk zarówno jak i SD2 IEC. Oryginalne pudełko. Wspomniałem na początku filmu, że jestem hejterem oryginalnych pudełek i zdania nie zmieniam. Szczególnie jak nie są zbyt odporne na zęby czasu. Tak, to jest taka nakładka na styropian. Styropian nie wygląda wcale lepiej. Proszę to mieć na uwadze. Samego Commodora wsadzę w jakąś folię albo coś, żeby nie reagował z klawiszami. I do zestawu jeszcze brakuje kabla AV. Nie mam tego kabla, w sensie nie dostałem Commodora z tym kablem. Ja osobiście kablem nie dysponuję, tylko właśnie V9em, czyli P1541. Niewykluczone, że ten kabel jest jakby od tego Commodorka w zestawie, tylko nie jest tutaj, tylko w domu Tygrysa i musiałbym go zdobyć. W zależności od tego, ile to wszystko będzie trwało czasu i jak sprawnie to pójdzie, jestem w stanie go albo poszukać, albo nie. Mam nadzieję, że będziecie sobie zdawać z tego sprawę, że mimo wszystko, że ja robię z tego takie wielkie halo, żeby tego Commodora wystawić jutro, to chyba sobie będziecie zdawać sprawę z tego, że są ważniejsze sprawy niż to tak naprawdę. Po prostu dla mnie to jest w jakimś stopniu osobiście ważne.
a dla rodziny raczej nie. Więc w zależności od tego, czy to się... czy to pójdzie sprawnie, czy nie pójdzie sprawnie, mogę odzyskać ten kabel albo nie. Powiedziałbym, że mogę zrobić, ale nie jestem pewien, czy przypadkiem w pośpiechu nie zrobię jakiegoś słabego jakościowo. Ten joystick też jest uszkodzony, nie działa w lewo, ale na jednym porcie można wyłączać muzykę, a na drugim można grać. A nie, działa w lewo. Okej, okay. Co obsługuje drugi port? Znaczy pierwszy, bo to jest drugi. Chyba. Jaka gra? Sprawdzam jakąś inną grę na dwóch, będę czekał, aż coś tam się wczyta i w tym czasie też jeszcze powiem, że Commodore tak jak nie był malowany z tego samego powodu, o którym wspomniałem, czyli chcę, żeby zachowany był warsztat Tygrysa. Z tego samego powodu nie jest też myty. Jest na nim cały czas ten sam kurz z tego samego warsztatu, z tej samej szopy. I ja się już trochę przyzwyczaiłem, to znaczy do tego zapachu, ale jestem, i dlatego go słabo czuję, ale jestem pewien, że jeszcze jest odczuwalny zapach właśnie tej szopy, w której najwięcej czasu spędzała ta maszyna. I jest on bardzo charakterystyczny, szczególnie przez wzgląd na to, że w tej szopie bardzo dużo się paliło drewnem. Jeżeli trafiliście na ten film, nie wiem czy dotrwaliście wtedy do tego momentu, ale jeżeli trafiliście na ten film dlatego, że ktoś go polecił, ponieważ o to prosiłem w poprzednim filmie, to... nie musicie ani lajkować, ani nic, ani subskrybować. Zainteresujcie się po prostu aukcją. Tutaj działa. A drugi szpieg. Też działa. Czyli jakby porty działają. A niech mi będzie, co mi tam? Mam dwie sztuki takich joysticków. Co prawda nie wiem, czy drugi jest sprawny. I nie mogę go teraz znaleźć, ale dorzucę je do tego Commodorka. Dwie sztuki. Ja z nich prawdopodobnie i tak nie będę korzystał, a myślę, że zachęcą kogoś. I podobnie z tym kablem AV. Postaram się go zdobyć, żeby był ten od zestawu. A jeżeli nie, to w ostateczności coś zrobię. Ale zrobię bardzo po amatorsku kablowsku. Chociaż mam bardziej nadzieję go znaleźć. To na tyle. W pierwszym komentarzu pod tym filmem, który będzie ode mnie, pojawi się link do aukcji. No a mi zostało teraz to zmontować, porobić zdjęcia, wystawić to, spakować i przygotować do wysyłki. Mówił do Was Virgin Novem. No i też trochę Tygrys. Trzymajcie się i do następnego.